Szanowni Państwo, ostatnie lata to był okres bardzo dynamicznego rozwoju Polski. To był okres, w którym w Polsce wiele dobrego się działo i bardzo wielu ludzi skorzystało na tym rozwoju gospodarczym, który mieliśmy przez ostatnie 5 lat. Jaka była tego tajemnica? Otóż była bardzo prosta. To był efekt dobrego współdziałania pomiędzy prezydentem, rządem i większością parlamentarną. Jeżeli dzisiaj dotyka nas kryzys, to my pokazujemy, że właśnie także poprzez dobre współdziałanie potrafimy sobie z tym kryzysem radzić. Dowodem tego są kolejne przyjmowane tarcze antykryzysowe, przyjmowane w konsultacji ze związkami zawodowymi, a więc z partnerami społecznymi, przyjmowane także i w konsultacji z przedsiębiorcami. Dlatego, że to oni są tym ważnym elementem i bardzo ważnym głosem. To oni zapewniają miejsca pracy, a nam chodzi o to, by po pierwsze uratować polską przedsiębiorczość, a po drugie, aby jak najwięcej miejsc pracy w Polsce nie zniknęło, żeby ludzie mogli się bogacić. Ja jestem optymistą, wierzę w to, że to właśnie nasze współdziałanie pozwoli nam przetrwać i pozwoli nam z powrotem wyjść na prostą i piąć się w górę. Szanowni Państwo, w tej kadencji złożyłem w polskim Sejmie 31 projektów ustaw, tylko prezydent Lech Kaczyński złożył ich więcej wśród wszystkich prezydentów do tej pory, którzy byli po 89 roku w jednej kadencji. W związku z powyższym ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. Między innymi wśród nich była przede wszystkim ustawa obniżająca wiek emerytalny. Tak, tak, panie kandydacie Władysławie Kosiniak-Kamysz. Wiek emerytalny, który pan podwyższał między innymi swoimi podpisami. Mam tutaj dokumenty, które te pańskie podpisy potwierdzają. Bo pan był wtedy ministrem, który był za to odpowiedzialny, razem z premierem Donaldem Tuskiem. Ale bezpieczeństwo Polski wzmacnia się na naszych oczach i to są moje działania także. To Baltic Pipe, gazociąg, którym będzie biegł gaz z szelfu norweskiego do Polski, którego budowa w najbliższym czasie się rozpocznie, dlatego że są już wszystkie zgody i jest podpisana umowa z firmą, która ten gazociąg ma wykonywać. Powstał w międzyczasie gazoport w Świnoujściu. Jesteśmy coraz mocniejsi. Będziemy w pełni suwerenni energetycznie niedługo. Dzisiaj mamy świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Pandemia koronawirusa najlepiej pokazała rzeczywiście, kto dzisiaj radzi sobie w Europie. W Europie poradziły sobie i radzą sobie z tą pandemią i wierzę, że sobie doskonale poradzą. Tak, państwa narodowe, to one stanęły do walki i to one radzą sobie dobrze, tak jak dobrze sobie radzi nasz kraj. Unia Europejska, Komisja Europejska, inne instytucje europejskie zaspały w sprawie. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy budować wspólnej Europy, bo ona jest projektem bardzo ważnym. Dlatego właśnie napisałem list, tak jak wspomniałem, do koleżanek i kolegów przywódców europejskich. Ale przede wszystkim w Europie powinniśmy postawić na współpracę. To właśnie dlatego w ramach współdziałania i wsparcia wysłaliśmy grupę naszych lekarzy do Włoch po to, żeby wsparli Włochów w bardzo trudnej wtedy dla nich sytuacji walki z koronawirusem. Wsparliśmy ich, bo Europa powinna opierać się na solidarności, nie powinna się opierać na konkurencji, nie powinna się opierać na walce interesów, nie powinna się opierać na dyktacie silnych, ale powinna się opierać na solidarności, na wzajemnym zrozumieniu i na współpracy. I taką właśnie Europę zjednoczoną, wspólną ja proponuję i mam nadzieję, że będziemy wierzyć. Nie. Ustawy, która wprowadza w Polsce małżeństwa jednopłciowe, absolutnie nigdy nie podpiszę, podobnie jak nigdy nie zgodzę się na, broń Boże, adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, jest to absolutnie wykluczone. Natomiast, zresztą dzisiaj polska konstytucja absolutnie na to nie pozwala. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy społeczne w ciągu ostatnich 5 lat, pamiętam tamtą kampanię z 2015 roku, żeby obniżyć podwyższony przez PO i PSL wiek emerytalny. Ludzie błagali o to, żeby rodziny, zwłaszcza wielodzietne, mogły żyć w lepszych warunkach. Zrealizowałem te zobowiązania, złożyłem projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny, złożyłem i podpisałem ustawę 500+ i inne ustawy, które wspierały polską rodzinę i dzięki którym polska rodzina dzisiaj ma pewniejszy byt. Wiele, wiele rozwiązań prospołecznych, 13. emerytura, godziwe wreszcie waloryzacje renty i emerytur. To jest wszystko dorobek społeczny ostatnich 5 lat, który obiecuję będę w zdecydowany sposób bronił i kontynuował. Szanowni Państwo, te minione prawie 5 lat to był dla Polski dobry czas. Czas dobrze prowadzonej gospodarki, czas programów społecznych, dzięki którym zyskała polska rodzina. 500+, wzrastające wynagrodzenia, inne programy społeczne jak 300+, czyli dobry start. To wszystko dało polskiej rodzinie znacznie lepsze życie. Obok tego polscy seniorzy zyskali wreszcie godziwą waloryzację rent i emerytur. Zyskali 13. emeryturę, którą odebrali nawet teraz, kiedy dotknął nas koronawirus. Młodzi ludzie,
którzy mają dzisiaj lepszy start, dlatego że nie płacą podatku dochodowego do 26 roku życia, więc mogą lepiej konkurować na rynku pracy i więcej zarabiają. Teraz uderzył nas koronawirus. Chce nas wepchnąć w kryzys. Ale dzięki dobremu współdziałaniu pomiędzy prezydentem, rządem a większością parlamentarną obronimy się, wrócimy na ścieżkę dynamicznego wzrostu gospodarczego, na jakiej byliśmy jeszcze tak niedawno. Ale jestem pełen optymizmu, bo wierzę w to, że my Polacy razem damy radę. Poradzimy sobie z kryzysem. Proszę Państwa o wsparcie. Przyszłość przed nami.